Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Jędrego Szpiel, razem ze mną jest GC. Cześć. A to jest nasza wspólna seria z gry The Sims 4. Steve jeszcze... I 50. odcinek, jej. Tak, mniej więcej. Steve jeszcze śpi. Wstawaj, skorzystaj. Idziesz jeść. Otwórz. Troszeczkę późno wstaną. Weź porcję. A ty jak tam, ty też, nie, ty jesteś w miarę ogarnięta, ale może coś tam sobie zjeść, może babeczkę? To na dół je kliknij na lodówkę. Okej. Otwórz, a dzisiaj jest piątek, jutro będzie weekend. A to nie będzie menu pączek. Ona dzisiaj idzie do pracy, nie, dzisiaj nie idziemy nią chyba jeszcze do pracy. No nie, dzisiaj jeszcze nie. Młody, ty już się wyspałeś. A jak tam twoje potrzeby? Twoje potrzeby wyglądają tak, że potrzebujesz zjeść, więc otwórz, weź porcję. Po dzisiejszym odcinku w bibliotece będzie udostępniona nasza rodzinka. Tak. Myślę, że tak na 50. odcinek to może być udostępniona. Tak, myślę, że tak mniej więcej. Dobra, wszystko ogarnięte. Co ty masz tutaj? Młody w tym? Co za cudo? Aha, eliksir emocji. Siostra musi je zrobić jeszcze. Nie idziemy dzisiaj Julią do pracy, czy idziemy w końcu? Oni jeszcze tej szóstki nie zdobyli. No nie idziemy, bo oni szóstki nie zdobyli, a Steve... A, tylko że Steve ma niezaczęte malowanie w ogóle. No to... Dobra, to trzeba... On tak dzisiaj nie idzie do pracy. Nie idzie. A no nie idzie. Dobra, no to ogarnijmy tutaj dzisiaj Steve'a. No to gdzie ty jesteś? A jesteś tutaj. Steve. No proszę, jak wszyscy ładnie się ogarnęli. No to Steve dzisiaj ogarnie... No, malowanie. A później może ulepszać trochę tą rakietę. Tak, może w końcu mu się uda polecić w ten kosmos. Ale mu się mięśnie zrobiły? Mu przypakował ostatnio trochę. O, Julia przyszła z nim pogadać. Taki kulturysta. Flirtować z nim przyszła. Znowu im te spadły. I to właśnie, że coś im dziwnie spadają szybko. Nie kumam czemu, no ale dobra. Julia, sama i to, bo zaraz do pracy idziesz. Wyślij w pojedynkę. Weź jej te podkowy skasuj. Co jej skasować? Podkowy. No, skasowały się. Aha. Dobra, to niech zjedzie do pracy. Dobra, poszła. Aha. Anastazja, mogłabyś wykazywać ruchy. Zaraz się spóźnisz do szkoły. Dziecko. A ty co? A, ty sprzątasz. Zostaw to, przyjdzie pan pokojówek. A właśnie, zostaw to. Niech się do czegoś przyda. No bo i nie przyjdzie. Wiesz jak to jest? No, come on. Tak, jak jest do sprzątania, to nie przylezie. Znów. A, widzisz, bo nie ukończył ten. Obramuj ten obraz, co jest na prawo. O, praw płótno. Okej. Okay. Co ty tu malujesz? Takiego ciekawego, Steve. Dopiero zaczęte. Jakbyś malował to regularnie, to byś miał kolejny awans. No ale okej. Okay. Wywiad dla klas. Mikołaj jest dziś klasowym gwiazdorem i udzieli wywiadu dla całej klasy. Czuję podnerwowanie i pewne podniecenie do momentu, aż ktoś zadaje pytanie, dlaczego ty zawsze dostajesz tylko szóstki? Czy Mikołaj powinien spróbować... Odpowiedz błyskotliwie. Odpowiedz błyskotliwie, dobra. Mikołaj zdecydowanie da sobie z tym radę. Tak, wspaniała publiczność. Mikołaj rozbawiony. Bo nas wczoraj na tym, na sejwie z samego życia dałam, bądź sobą i smutny przyszedł ze szkoły. Druga symfonia Julii 521.
No, ładnie. A Steve mógłby książki zacząć znowu pisać. Mógłby, ale On ma tyle rzeczy do roboty. No dokładnie, a biedaczek jest sam. I tak to powiem. Tak to mówimy, o. Obrazy malować, książki pisać, jeszcze rakietę ulepszać. Tak, właśnie, bo co ty masz robić tutaj? No ja czy... Tak, że ma napisać 5 dobrych książek. I co, no to sprzedaj do galerii sztuki, to Steve. I namaluj... Klasyczne. Klasyczny obraz duży. Nie zależy nam na kasie, tylko żebym miał do pracy. Tak, dokładnie. 50%. Tak jest prostsze zajęcie niż jako dziennikarka, która musi pisać artykuły, czyli musi gadać ze wszystkimi. Tak, dokładnie. No i co? I... I żeby zaliczyć to zadanie codzienne, to potrzeba 4 artykuły napisać, bo jeden artykuł to jest 25%. To jest koszmar. No i co? I nie ma tego sprzątającego. Co za... No piątek jest, no jeszcze dzisiaj powinien przyjść. Może przyjdzie jeszcze. On tak w sumie później trochę przychodził. Albo wyczuł, że gary do sprzątania. Jak nie przyjdzie się dzisiaj, to go zwolnimy. Tylko szkoda kasę wydawać, żeby przylazł, wytarł jedną kałużę. Cztery omlety, czerwony krem, ale to są... I tortellini z homarem. Te wypieki pozjadać, bo one mało dają jedzenia. Ja wiem. Steve, pokaż co tam, tym razem. Matkę Boską. No tak to wygląda ten obraz, no. To jest jakaś ta Indianka, nie, znaczy ta Azjatka, czy jak jej to tam... No wiem, tam. Ale tam ma tą taką... Od tego z tyłu taką tą aurorę. Dobra, malowanie ukończone. Sprzedaj obraz. Tak, sprzedaj. Do galerii sztuki. O, ten jest kiepski. 1400. Następnie Steve, co tam potrzebujesz? Mamy 114 tysięcy. No wiem, widzę. Mamy 114 tysięcy. Niech idzie pisać książkę. Tak, dokładnie. O ile zakładasz, że pójdzie do Mikołaja? Napisz. 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 Książkę danego gatunku. Napisz w imieniu osób, napisz prośbę o zwolnienie. Książka. Książkę danego gatunku literackiego. Książka motywująca. Nie, napisz krótkie opowiadanie. Dobra, niech będzie. Ale ogólnie to mógłbyś się ubrać. A widzisz, poszedł tutaj, a nie do Mikołaja. Bo zaczyna pisać książkę, dlatego. Zobacz, ten pokojówek przyszedł. Odwrotny balet oraz inne opowiadania może być. Telefon pierdzi. Co robi? No, ten taki sygnał miał. U ciebie. Ja nie mam telefonu przy sobie. To mój takich dźwięków nie wydaje. Dobra, Steve, jak to tam ci idzie? W ogóle... No. Nie przyszedł ten pokojówek? No, minutę temu sprawdzałem. No to weź... Opanuj się. To weź na telefon i zwolnij. Na razie nie mogę, bo Steve jest zajęty pisaniem. No to przecież możesz mu już zakolejkować. W domku chyba jest. Potem... Zwolnij gosposię. No, gosposia chyba. Co tam chcesz? Zachowuj się przyjaźnie, powiedz Simkę w imieniu Julia, możesz. Zasi coś, nie, siać nie. A propos ogrodu, to Julia do ogrodu jak przyjdzie z pracy. Akurat ją to odstresuje. No, zabawa, głód. Hmm.
Co tam było? Doczytałem. Został odwołany. Aha, dobra. No to Julka. Odchwaszczaj. Odchwaszczaj, tak. A potem Następnie. zbierz cały plan. Jeszcze dokładnie. A następnie. Otwórz. Przecież ona nie jest głodna. Nie jest głodna, jak jest głodna. No była głodna, bo to Steve. Jak nie jest, jak jest. No dobra, no to ona jest głodna. No, żeś kliknął na Steve'a i myślałam, że to Julia, bo nie spojrzałam na obrazek. Aha, no tak, tylko że. Nią nie otworzysz teraz. No właśnie to. Dobra, Steve, pisz tam. Czemu ty chcesz obejrzeć to? No bo stoi to obok i zakłóca jego pracę. No dobra. Przyspiesz no to. Przyspieszyłem. No come on, Stevie, pisz to. Dzieci zaraz ze szkoły No wrócą. wiem właśnie i na to czekam. O, ale Steve'owi wzrosła. Nie to. Steve'owi nie wzrosło towarzystwo. Myślałem, że przez pisanie tak. Samo się mu wzrośnie o Anastazja ten. Mikołaj. Ej, i zaliczyło im to? No nie zaliczyło, no. Widzisz, że patrzę. No co za gunwo. Tak brzydko powiem. A co on taki wściekły? Jak wściekły. Nerwujący dzień w szkole, no. Przez 8 godzin jeszcze będzie. Dobra, co tam potrzebujesz? Ty nic nie potrzebujesz. Bajki niech poogląda. A w piątek każesz im lekcje odrabiać. Dobrze. Na swoją odpowiedzialność. To w Oglądaj niedzielę kanał. ogląda, odrabiać na moim odcinku. Oglądaj programy dziecięce. Ty, Anastazja, co tam potrzebujesz? Ty potrzebujesz iść do góry. Stwórz eliksir emocji. Tak. Jej. Steve, to miało być krótkie opowiadanie. No ale to jest tomik opowiadań. A nie epopeja narodowa. To jest kilka opowiadań. Co ty chcesz, żartuj z nim o imieniu Steve? No mógłbyś. Zainspirować się. No możesz. Na dół do tej się, do kuchni się zainspirujesz. Żartuj z Simem o imieniu Steve. Wyślij go do kuchni. Właśnie taki mam plan. Inspiracja gotowa. Weź tutaj. No, Mikołaj. Ale za dużo ma tych rozbawionych i się nie zainspiruje. No, ma tutaj. Zainspirowany, ale to jest gdzieś tam dalej. No mówię, że za dużo ma tych rozbawionych. Oglądaj kanał. Oglądaj kanał Dziecięcy. dziecięcy program. A ty, a może Anastazja by do Gustawa zadzwoniła? Na razie Anastazja jest No zajęta. dobra, no. Weź w tej relacji. To. No nie ma Gustawa. Skasował jej się. No po coś popierniczyli z tym wszystkim, bo wcześniej jakoś nie spadało tak szybko. Teraz nagle zaczynają lecieć wszystko na łeb, na szyję. O, stworzyła 3 eliksiry. Jak 3-1. No jeden, no ale Następny stwórz teraz. eliksir emocji. Steve. Tu się powieka dziwnie drga. Tak, rozbawiony, rozbawiony, szczęśliwy, rozbawienie mi w ogóle, pomieszanie z poplątaniem. Co ty tam mógłbyś ten ogarnąć bardziej? Te motoryczne. W sumie zmienił tą aspirację na tę motoryczną, bo przecież tego to raczej nie Tablica wypełni. powiadomień jest pełna. Wow. No tak właśnie mi się wydaje, że tutaj nie wiem co oni ten. Poczekaj. Wybierz nową aspirację. Motoryczne, ale.
Aha, nie, bo to rocznik jeszcze nie. Ej, ale Tylko czemu mu się kokasów. kreatywną. Aha. Tylko kreatywną zrobił. Korzystaj z domku. Trzeba go wysłać do parku. Weź go teraz, póki jest rozbawiony, wyślij. Wiem. Możesz go za Anastazją wysłać w sumie. No to mogę z Anastazją, jak Anastazja jest zajęta tworzeniem eliksirów. Dobra, ale leci z Anastazją. Brzmi, Anastazja też zrobi te eliksiry i tak dalej i będzie mogła ten. Anastazji to tylko te społeczne zostały. Bo ona już ma te kreatywne i motoryczną też ma już zrobioną. No to i weźmiemy najpierw tą społeczną. Bo widzę, że tutaj jest coś nie tak, coś zbadzonego jest. Chyba trzeba najpierw dzieciom brać tą umysłową, żeby tą szóstkę osiągnęły. No chyba tak. Bo jak są już szóstkowymi uczniami, to to nie zalicza. Go. Teraz znajdź tutaj, co? W naszym nowym pięknym parku jest statek. Baw się w piratów. Anastazja, czy to jest Gustaw? To jest moja Nie, nazwa. Gustaw miał dłuższe włosy. Też ją wyślij na razie, może Gustaw. A tam jeszcze jakieś dziecko siedzi. Gdzie? No tutaj, jedź w tą stronę. No to jest Adrian Mucha. Nie, ona ma być Gustawa. No to baw się w piratów. Może przyjdzie Gustaw. Tutaj nie leży Gustaw? Gdzie? Niżej. Filip. Niżej, Niżej nie, zjedź. no przecież niżej to nastolatka leżała. Aha, mnie by się wydawało, że tu dziecko jakieś leżało. Nastolatka. Ty już zostaw poczynie mnie. Gołaj. Kolej, bo skończysz się rozbawiać. Tutaj to w pomarańczowym to nie jest Gustaw? Nie, to nie jest Gustaw, to jest Nie Mateusz Zom. ten. Nie, to nie jest Gustaw, to jest Filip Gracz. Przestań wpatrywać Gustawa. Miała takie fajne relacje z nim. Dobra, osiągnął. 10 poziom motoryczny, pokonaj drabinki 3 razy, zdobądź wysoki wynik w grze polegający na pisaniu na klawiaturze. Drabinki były tam, wiem, w dół. Na przodzie właśnie, wiem, widziałem. Nie, to nie jest Gustaw. Przecież nic nie mówię. Anastazja, ty co tam? Bawi się dalej w piratów, dobrze. Niech się bawi. Mikołaj! Ojejku. Baw się. Przecież ma drabinki. Spakuj, przegoń gościa, nie ten. No, pokój na drugi raz drabinki. Czy jest? Oj, spadł. Ale pokonał 3 razy. Dobra, to wracaj z nimi do domu, pójdzie pisać jeszcze na klawiaturze grać. Tak, dokładnie. To jest... Albo w sumie niech sobie ten punkt dobije do końca. Za późno, już mu patrzę, że wracał do domu. Dobra. Co za Stefan. Stefan? Gustaw ma być nie Stefan. Ale jest Stefan. Z kim ona tam gada? Gdzie ona w ogóle jest? Czemu ty, Anastazja, nie wracasz do domu? Mogę wiedzieć? Bo jest niegrzecznym dzieckiem. Szkoda, że nie ma kar, bo już by dostała. Z 20 ona po parku łazi. 20 sama. Ale jest akurat 20. Jakby była 23, 24, no to co innego.
Najgorsze jest to, że ona właśnie, że nie słucha ogólnie niczego. No, dlatego powinna karę dostać. Ty byś tylko karała, teraz ciebie ukaramy. Nie ma podstaw, żeby mnie karać. Byś kiedyś powiedział, znajdźcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. No, tam dajcie mi człowieka, ale znajdę na niego paragraf. No więc A. zawsze jakaś podstawa się znajdzie. Dobra, no wczoraj to już jesteście szybciej, ekranie miało dzisiaj nie być ekranem wczytywania, a są. Dobra, ale zaraz wyślę mi Mikołaja, żeby tam sobie popisał na klawiaturze. A on już poszedł pisać na klawiaturze? Nie. Nie. Graj w grę, tam jest komando klawiatury, Nie czy jakoś wiem. tak. Dziecko, co tutaj przy... No musisz patrzeć, co ogląda. Tak? Maila sprawdza, jak nie widzisz. Graj w grę. Wiem, komando klawiatury. Ona nie idzie eksperymentować. Wtedy jej te umysły wyrosną. I moja droga tutaj. Dlaczego Steve nie pisze, tylko Julia siedzi na kompie? Nie eksperymentuj, a stwórz eliksir Aha, emocji. bo ona jeszcze tego eliksiru nie stworzyła. Tak. Jak nie piszę? To ty jesteś? Co ty oglądasz? Ej, to powinno być na odwrót. Co ty tworzysz? A, Simowy na zawsze. Julia. Niech Julia trochę ze Steve'em spędzi czasu. Bo trzeba by to wyrzucić. No. Aż 40. Julia, bo chodź tu. Bo jest tego typu sprawa, że pochwal szczerze Steve'a. Za co? Za coś na pewno. Pochwal go szczerze. Potem ty, Steve. No to weź już włącz, niech czas leci. Moment. Więcej opcji romantyczne. Poflirtuj. Pocałuj w policzek. Kupidyna zrób, bo dawno nie robiliśmy. Tak. Więcej opcji romantyczne. Oczaruj. Oczaruj, tak. Proszę zbliżenie na Kupidyna. No już. Bium. Prosto w czapeczkę. Teraz poczekaj, bo tak, Mikołaj. Tak, może wyłącz ten telewizor. No to wyłącz mi telewizor. Potem Steve. Więcej opcji romantyczne. Barabara w rakiecie. Będzie Barbara w rakiecie. A my tymczasem wracamy do dzieciaków. No dobrze ci idzie. 6, 4, 6. Coś tam. Coś tam. No dobrze ci idzie, naprawdę. Jestem z siebie dumny. A ty jak tam? Młoda? Jak ci tam idzie? Dobra, całkiem nieźle. O, jest trzeci eliksir. Teraz Dobra, eksperymentuj. teraz sobie poeksper... Okej. Tak, ty nie widziałeś jeszcze, jak to się odbywa. Tylko wiecie, że coś tam wam nie działało, nie? No nieważne. Dobra, w sumie to już nie wiem, dopiero z pół do 10 to jeszcze niech siedzą No. sobie. Mikołaj, czy ty już to skończyłeś? Nie, widzę, że nie skończyłeś. No, come on. Przyspiesz. No potem weź Julią, kliknij na łóżko i też niech jeszcze raz baraba zrobią. Lub bardzo Klub. wysokich lotów. Dane barabara w rakiecie. Widzisz, jeszcze osiągnięcie zdobyliśmy. No to Barbara ze Steve'em. O, jest wysoki poziom. To jest tylko umiejętności motoryczne.
Dobra, teraz to już dzieciaki mogą iść spać. Tylko już spojrzę, że ten gul i energia. Dobra, przeżyjecie. Ogólnie to chyba się skończy też na tym dniu, bo już jest no prawie pół godziny. To znaczy ile jest? No dokładnie 26 minut. Gdzie to śpi? Julian, no przebrałabyś się. Po co? To Tak fajnie. jest. To fajnie wyglądasz. Bardziej podniecająco. Ty, ale może byś mi tam Aha, no skasował te właśnie. rzeczy. No dokładnie. Szóstka w szkole i 10 poziom tych. Może się. Może tylko się tylko temu zawiesiło. Mikołajowi. No ale jej też się zawiesiło, bo przecież nie zdobyła tej szóstki. A, no właśnie. Na tym samym etapie są tylko. Żyje jedno zdanie. Dobra, nagrywam jeszcze jeden dzień. Przyspiesz. Co robimy? Strasznie wolno nam to idzie, więc nagrywamy jeszcze jeden dzień. Pytam się, co robimy, DC. Aha, co A nie robimy? jak nam idzie. Jak nam idzie, to ja Steve widzę. idzie dzisiaj do pracy i dostanie awans. Julią zostaniemy w domu. Nie, ona idzie Idzie dzisiaj do pracy. Do pracy. Czy co, idziemy z nią dzisiaj do pracy? Dzieciaki? Dzieciaki będą się sobą zajmować. Nie będzie. Może Idziemy na patrol dzisiaj Julią i dostanie też awans. Może. Julia dostanie, Steve oczywiście nie. No jak mu dasz pracuj ciężko, to dostanie. No, come on, no co jest do choinki jasnej. Hiperprędkość się nie włączyła. No to zauważyłem, zdążyłem to zauważyć. Tylko czemu się nie włączyła ta zakichana hiperprędkość? Może mi ktoś to wyjaśnić? Co tutaj się dzieje do choinki jasnej? Co popsuł Origin? Znaczy wuj, co EA popsuło? Że takie cuda się dzieją? No, To na pewno na pewno jest ich sprawka. wskaźnik umiejętności nad głową Mikołaja się zawiesił. Co w tym Steve zarobił na inwestycjach? 5700 023. Skąd on kuźwa inwestował? Gdzie? Nieważne, inwestuje, ma kasę, proszę nie wnikać. To jest kasa Steve'a, zaraz ją wydamy. Znaczy, no, Steve sobie ją wyda. Na co? No, pójdzie na imprezę i przepije, no, na co? Julia, wiesz, że wpadałoby. No mówię, no, ten pokojówka to jest do dupy był. Steve musi zakładać wszędzie samoczyszczenie. A teraz to Julia niech to umyje. A potem weźmie prysznic. Nie, to zróbmy tak. Ona najpierw weźmie prysznic. Super. Powiedzmy, że o to mi chodziło. Żebyś już wstała. O, tak. O, to jeszcze ten się obudził, bo głodny. I drugie dziecko się obudziło, bo głodny i pęch. Nie, tak. No, wszyscy wszystko. Obraz nędzy, rozpaczy, dramat i w ogóle. No, oni się sami ze mną zajmą, jak. Co, ty ci tak samo, tak? Do choinki jasnej. Co z wami jest? Na długo do prysznica. Poczekaj, bo on poszedł jeść. Julia nie zdąży zjeść. To ja wiem. Za późno ich obudziłeś. Jak go późno? No za 15:06 to nie jest późno. No nie przeginajmy znowu. Dobra, Julii poszedł ten głód w górę. Zdążyła, nie zdążyła, nieważne. Z toalety skorzysta najwyżej w pracy. No, dokładnie. Dołącz. Idziemy na patrol, idziemy na patrol. A potem będzie tylko trzeba rozwiązywać sprawy.
Wytuł się szybciej, no proszę cię. A jeszcze kilka nas ekranów dzisiaj czeka. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. No, come on, come on. Dobra, jest muzyczka, jest pozytyw. Jest szansa. Jest okej. Okay. Ja wiem, że ty idziesz do pracy. Tylko nie zapomnij mu tam później ci ciężko pracuj kliknąć. Ja wiem. Gdzie ty idziesz? Co ty a ty, idziesz? A na weź przy, na ten piorunek przy Mikołaju. No. Aha, nie ma. Zadbaj o siebie jest tylko. Co ty chciałaś? A nie jest, bo nieraz jest, żeby ci no, szkolił umiejętności. Niech sobie skorzysta najpierw, zanim pójdzie na ten patrol. Julia, skorzystaj. A zobacz, czy może jakieś wskazówki nanieść. Idź na patrol od razu. Tak, idź na patrol, dokładnie. Zrób ten patrol, dopiero potem będziemy robić resztę. Patrol trwa 2 godziny. I ekran czytywania. Ciekawe, jak dzisiaj na patrol pójdziemy. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli będzie tak porywające miejsce jak ostatnio, to naprawdę super. Wytłużysz się szybciej, ty. Przynajmniej nie wczytała nam się nasza okolica. No, tak, tak, ale teraz jest bardzo możliwe, że się to zrobi. Nie, nie zrobi się. Chyba te okolice, na których mieszkasz, się nie czytują. Dobra, rozmawiaj z... Rozmawiaj z cywilami. Ale jej tam zalicza. Chwila, moment. Jeszcze nic się stało, Julia, ty już... No, stary domek. Podejdź tutaj. Halo, jest tu kto? No to są. Gdzie? No, za tym A. skałą. Ludzie złoci. Przyjazne powitanie. Steve poszedł do pracy. Pracuj ciężko, daj mu. Tak, Steve. Tak, tutaj pracuj ciężko. Może się zaczną lać. Dobra, podążajmy sobie za Julią. No ja widzę, że ogólnie te simy, jeżeli chodzi o karierę detektywistyczną, to nie tak sobie patrolek, to tak... A! Spacerkiem. Jak tak, to sobie. To biegają, a jak patrol, to spacerkiem. Jakim pracy w sumie, no lepiej, że... Bo tak, ale... Dobra, pobijcie się, ja wniosę oskarżenie i będzie git. Tam skałka jest, możesz zebrać. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Poszukiwaniu skarbu trzeba było. A, no dobra. To kop poszukiwaniu skarbu Julia. Dobra. Dobra, pismo. A to jeszcze... O, jakaś aspiracja się jej spełniła. A nie, tylko dodało się. No, weź coś kopnij, Tania wniosła oskarżenie, będzie git. Druga symfonia Uli, 512 Simolonów. Julia wykopała kapsułę. Co? No, no weź kogoś, uderz, pobij. Nie? Nie chcesz tego robić? Spójrz na Elizę, bo ona tak stoi nieruchomo. Czy ona przypadkiem czegoś nie naskrobała?
A weź przyjazne powitanie. Będziemy mieć Julia przynajmniej przyjaciół. Tak, dokładnie. Bo teraz skakuje przez tą cechę, co jej kupiliśmy. O, spędzi ładnie 2 godziny. To jeszcze ktoś by mógł coś zrobić. Perfekcjonistka i schludna. Ale widzisz, że nikt nie chce nic zrobić. O, ta coś może Liberty zrobiła. Nie, bo ona jak idzie, to nie. Nie, jak stoją, to coś robią. Dobra. No, tutaj coś zaraz wyniknie, tylko za ile będzie się musiała mnie sama z tym aresztować. Wiesz co, Julia, Julia się zdenerwowała. Ty idź na posterunek ulicy. W sumie. Tak będzie bezpieczniej. Popracujemy nad sprawą. Tak, dokładnie. W ogóle zobacz tam w ten notes jej w telefonie, jakie tam już mamy te wskazówki. Starsza, siwa i tyle pamiętam. Były chyba 3. Kobieta, nie. No chyba tak. Znaczy nie, chyba nie. Kurtka, sweter, coś na deseń. Coś z Uberem było. To ja tam do tego analizatora i niech szuka. No, otóż to. Bada dowody. Zbrodni. Dobra, Julia, wróciłaś. Analizuj. Analizuj materiał dowodowy, odcisk palców. Zobacz na ten notes. Właśnie już patrzę na ten notes. Podrzędny ma siwe włosy, nosi kurtkę i jest osobą starszą. Tak, tyle mamy. Jakaś jeszcze jedna ta wskazówka by się przydała. No może zaraz będziemy wiedzieć. Julia, czy może ci minąć to rozgniewanie? 3 godziny. Kurde. Kobieta. Przydałoby się aresztować i jeszcze zrobić przesłuchanie. Tutaj co to ma? Aha, tylko tyle. Tylko tyle co mamy. No co tam, Julia? Co odkrywasz? Odkryłaś coś? Nie, udana. Dobra, to idź na tą mapę przestępstw i nanieść wskazówki. Tak, dokładnie. Nanieść wskazówki. No, nanoś. Pokaż nowe zdjęcia. Nosi eleganckie spodnie. Jak ja nie lubię takich podpowiedzi. Nie wskazuję, jakby dać nakaz aresztowania za pomocą mapy przestępstw. Nie, ja bym jeszcze poanalizował. No weź jeszcze raz analizuj. Niech po prostu niech wykorzysta te materiały dowodowe, które jeszcze ma. No bo czemu by w sumie nie? A i tak jej tutaj wskakuje te potrzeby do pracy. Więc nie ma z tym problemu. O, zaraz będziemy mieć punkt logiki. No właśnie widzę, więc okej. Bardzo pozytywnie. O, coś odkryłaś? Nieudana. Nie przyniosła. Analizuj. No, ciski palce. No, Julia, dużo nie masz do analizowania, naprawdę. Zaraz jej to rozgniewanie chyba minie. Tak, jeszcze 0 minut. Jeszcze 0 minut. No co jest? 0 minut minęło 10, ale spoko. Przedłużyj dzień. Przedłużyj. Ona przyniosła przydatną wskazówkę dotyczącą przestępstwa. Więc Julia, no niż wskazówki. Już? No. Zostań dłużej. Ten czas jest popsuty. No właśnie widzę, bo że ten... Zasugeruję, mówię, kurczę, czy ona tak długo będzie w pracy, czy jak? Tak, to idzie tutaj. Tędy. Nie tędy. Kobieta. Jest kobietą. Wow. Dobra, to wystarczy. No. Julia od
Jest dosyć nakaz aresztowania. Czy jeszcze te ostatnie To wiesz analizuje? co, niech przeanalizuję tą ostatnią. To Dobra. nie zdążymy przesłuchać, no ale trudno. No to chyba, że ten. Stój, No to. Julia. Co ja zrobiłem? Tap. Tak, czemu tak? To inaczej. Wydaj nakaz aresztowania, nie? No. Julia. Każdy jest. Tak, musisz iść do mapy, żeby wydać nakaz aresztowania. Bardzo to jest. Jak nadładowania. Kurtka, eleganckie spodnie, siwa kobieta i senior. Dobra. Jak senior? No senior, no starsza No osoba to tak, senior. dobrze, no dobrze, dobrze, wiem, już złapałem. To będzie ciężkie. Proste. Myślę, że będzie się tam nie wiadomo ile seniorów kręcić. Ale do tego eleganckie spodnie, kurtka i tak dalej, i tak dalej. Za tym, co ostatnio też nie kogoś aresztowałem. Ale to wtedy aresztowałeś dla kogoś, teraz już pracujesz dla siebie. Nakaz aresztowania. W ogóle dążę podejrzanego, którego rysopis zgadza się z podanym w nakazie aresztowania. Dobra. Pauza. Na razie wyłącz pauzę, bo musimy się załadować ludzie. Aha. Aresztu podejrzanego. Dobra, pauza. Nawet widzę chyba ta druga. Nie, to jest facet. Ta pierwsza. Ta pierwsza. Eleganckie spodnie, starsza babka w kurtce. Zobacz jeszcze tam z tyłu, czy nie ma kogoś. Nie. Dobra, to ona. To Nie. aresztuj. To aresztuj. Julia tak z grubej rury. Julia! Czy ja mam ci to powtarzać? Czemu się to kasuje? No bo... Dobra, zapytaj podejrzanego. Teraz aresztuj, teraz. Poczekaj, niech zapyta. Tak, podejrzanego pyta o podejrzanego. A to mnie aresztuj. No tak, nie padł w oko, to mi padł w oko. I ciekawe, czy będzie z nią, czy nie, bo ostatnimi czasy mi się to tak badzy, że nie pojawia mi się. Oj, to tylko EA. Tylko dopiero na drugi dzień, jak przyjdę do pracy. Tylko EA nie dopracowało dodatku. Może teraz po tej aktualizacji może to poprawili, no ale przed aktualizacją właśnie tak się działo. Przecież nie wiem, czy nie grałam przed. Nie, przed aktualizacją było ok, a po aktualizacji. Nie, przed aktualizacją mi się tak pojawiało. Tylko już na wyższych szczeblach kariery. No to Julia nie jest na wyższym, jest na niższym, więc będzie ok. A jest, dobra, to ją bierz do przesłuchania. Stój! Nie idź rozmawiać z komendantem, przesłuchaj podejrzanego. Przesłuchaj podejrzanego, tak. I idziemy do stolika. To, co nam się w first looku nie udało pokazać. Ale nie przyspieszaj czasu, tak. Nie przyspieszam. Poczekaj, bo to tydzień minie, zanim Julia się namyśli. Ona ma takie ruchy jak u... detektyw, że coś niesamowitego. Są jak wszystkie simy. Jak zauważyłem. Pan najsprawniejszy to jest lekarz. Najszybciej podejmuje decyzję. Tak, tak mi się właśnie wydaje, bo tutaj to jest taki typowo amerykański policjant. Musi miesiąc pomyśleć, zanim cokolwiek zrobi. Drugą stronę obróć kamerę. Drugą stronę. O, tak i teraz na tą podejrzaną. Zobacz, jakie ona ma oczy. To widać, że to normalnie jakiś zabójca jest. Podejrzaną. Weź materiał dowodowy i pokaż dowód. Który? No to może być. No innego nie masz, pokaż. No dobra. I tu musi się na cały zapewnić pasek.
Czuć taka wystraszona. Dobra, następny. Dobry gliniarz zrób. Dobry gliniarz. Zapytaj o przestępstwo. Dobra, pytaj. Taka wystraszona. Jeszcze nie zrozumiałam, czemu Zuzanna wydaje się podejrzliwa. Jeszcze nie rozumiem, jak to odbierać. Też nie, ale widzisz. To niby powinno pomagać w tym, w ocenie, co tam dawać chyba w tych przesłuchaniach. To chyba musiałby policjant grać. To może by zrozumiał. Lepiej amerykański. Dobra, bierz następne. Dobry gliniarz. Porozmawiaj o ofierze. Rozmawiaj o ofierze. A jak to nie da rady, to wtedy zrobimy złego gliniarza. Szalonego. Jak o ofierze, jak tam ofiary nie było? Tylko rzeczy ukradli. No ale widzisz, podrosło. No, pauzę. Jak pauzę? No, bo następną tą już podrosło troszeczkę ten pasek. To co, dobry gliniarz? Składaj puste obietnice. Uprzejmie Czy może bierzemy złego? Złe zawsze działa dobrze. Uprzejmie spytaj o informacje. Nie powie nic. Powiedziała coś? A widzisz? No to następne. Dobry gliniarz. Opowiedz o swoim życiu. Udaj, że szukasz telefonu. W takim tempie to nam się nie uda. Materiał dowodowy i teraz pokażę. Od razu już naciskaj na nią. Materiał dowodowy. Pokaż zdjęcia. Julia, nie graj tam na telefonie, tylko... No widzisz? Trzeba wszystko kulturalnie, ładnie, a nie... Od razu na chamca zły gliniarz. No, następna. Spokojnie. Proszę mnie tutaj nie poganiać. Ujawni główny motyw przestępstwa. Nie Dobry. Zdąży tego zrobić. Wiesz, że jak przyspieszasz na maksa, to się buguje czas w pracy? Dobrze. I pokaż zeznania świadka. Idzie w zaparte. Trzeba było złego gliniarza wziąć. Teraz już by się... I następnie materiał dowodowy. Przeglądaj akta sprawy. Zaraz nam się dzień skończy. No to się skończy, no przykro mi bardzo. Ona idzie w zaparte. Zrób złego gliniarza. No widzisz? Wydobądź zeznania teraz na nią. No, wydobądź zeznania. Widzisz? To od razu zły gliniarz, zły gliniarz, zły gliniarz, zły gliniarz. Nie zdąży. Zdążyła. A widzisz? Tylko już go nie zamknie. Jej, ale dostaliśmy rzeczy. Julia awansowała i teraz będzie pracować jako posterunkowa. Julia będzie teraz zarabiać dodatkowo 10 simoleonów na godzinę, otrzymując w sumie 38 simoleonów na godzinę. Julia otrzymuje również bonusy. Wieszak, naręczniki, bardzo nowoczesna cela, półka metalowa połyskująca, półka samotnika, zimna stal,
Ławka pocienna do kicia, lustro trudne chwile, samotny śpioch. Nieprzenikniona 224 simolony, wydaje wytarte karta krata w celi. Drzwi do celi dziurawe, twój sprawiedliwość dla jednej osoby, niemożliwa, nawet nie próbuj. Jestem przedmiotem w pracy, niedziela, godzina 9 rano. A trochę godzinę później do pracy idzie. Jej, ile rzeczy dostaliśmy. Tego warto zrobić, żeby odblokować te wszystkie rzeczy, przynajmniej tego detektywa. Myślę, że od wszystkich warto blokować, bo... Przynajmniej wtedy się nie będą na żółto świecić, a u nas się wszystko na żółto świeci, bo po przeinstalowaniu gry wszystkie przedmioty się świecą na żółto. No niestety, ale... Tak to wygląda. Z ucieczki w plener też. No cóż, nic na to nie poradzimy. Trzeba będzie w pewnym gdzieś siąść i przeklikać je wszystkie. Come on. Come on, come on, wczytujże się ty. Dobra. Dlatego już tam, bo to wiemy co jest. Stevie! Co ty Stevie, tam? Może niech tą książkę do końca. Ja dzisiaj nie mam, co ja mam z tym. Co ty idziesz? A. Steve, czemu nie dostać awansu? Tak mu mało brakło. Dobra, to jutro nim pomaluję te obrazy. Przecież... Dobra. Ale syf. Na tym stole. Niech pozjada to z tego stołu może. Nie, no nie będę tu awansowała, no to nie będę ten. Steve. Patrzmy, co tam potrzebujesz. Aha, ty dużo nie potrzebujesz. Więc. Naprawdę. Napisz, tak. Wróć do pisania. I to. Mody. Ty potrzebujesz motoryczne na drabinkach? Tak. Więc baw się. Anastazja, szóstka w szkole, 10 poziom tego. Eksperymentować, niech eksperymentuje. Tak, no właśnie taki mam plan. Eksperymentuj. Ha. To się nie liczy. Julia. Aha. Tylko głód w sumie potrzebujesz. Potem wyrzuć. Dobra, i wyrzuć i potem sprzątnij. Gdzie padło akurat na ciebie? Piąty poziom umiejętności literackich Steve. A młody, który ma motoryczny? Ósmy chyba. Tak, ósmy, a jeszcze mu dwóch brakuje. Młody! Aha, dobra, idź do tej toalety. Aha, Steve! Dobra, przykro mi bardzo. Co tam? Zaraz on tutaj idzie do tej toalety. Dobra. Steve, podejdź tutaj. Wiesz, że Steve cały dzień łazi w majtkach. Wczoraj, dzisiaj. I teraz napraw. Dobra. Tam coś się nie wysypały te części? Właśnie patrzę, wiesz, ale nie, tu jest chyba za ciasno, żeby się wysypało. Dobra. Następnie... Kurde, macie kiepsko samą energią. Dobra, jutro... Dobra, to niech na górze skorzysta. I jak Julia skończy, niech skorzysta i... Podejść tutaj. Na przykład, no wszystko było ok, teraz nagle Juli wszystko pospadało. Nie? To weź Barabara, to wtedy jej zabawa podrośnie. No ja wiem. No to Barabara ze Steve'em. Aha, Mikołaj, ty idziesz spać, ale dam ci, żebyś szedł spać. I ty... Ty niech ona też nie skorzysta, Raportaj, niech spać. Tak, tylko niech po prostu wiesz, żeby już zdobyła ten punkt. Bo już jej nie brakuje. Anastazja,
Jest. Dziewiąty, to jeszcze jeden. Skorzystaj i idź spać. Bo to Ty, jak. to spać poszła przed. No dobra. Przed skorzystaniem, wiem, zauważyłem też, że się przestawiły te ikonki. No i cóż, moi drodzy, to byłoby wszystko w tym odcinku. Więc dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasze kanały, dajcie mi do ulubionych. Zostawcie komentarze i zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już w czwartek na kanale GC. Ale czasem jeszcze raz dzięki za uwagę. No i cześć! Pa!